pogoni za kulturą. Według zapewnień organizatorów i mojego gościa to będzie prawdziwa uczta dla miłośników iluzji, magii i czarów. Termin chyba nieprzypadkowy. W halloweenowy wieczór, czyli dziś w katowickim klubie Old Timers Garage, swoje umiejętności zaprezentuje Radek Hoffman, twórca pierwszego w Polsce Muzeum Sztuki Iluzji i autor książki Sekrety Mentalisty. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Znikanie, pojawianie się obiektów i czytanie w myślach, tak? Tym zajmujesz się na co dzień. Można by tak rzec, chociaż tak naprawdę to, o czym mówiliśmy, będzie częścią warsztatów, ale moim głównym jakby zamierzeniem jest promowanie i tworzenie nieco mniej popularnej formy iluzji, czyli mentalizmu, która jest związana z czytaniem w myślach, przepowiadaniem przyszłości, psychologiczną manipulacją czy sugestią, czyli bardziej na podłożu psychologicznym niż na klasycznych efektach, które polegają na zręczności dłoni. Wypisz, wymaluj polityk, no. No tak, tylko że ja jakby otwarcie mówię, że oszukuję. A oni nie i tym się różnisz. Dokładnie tak. A ten dzisiejszy wieczór w klubie Old Timers Garage, jak bardzo będzie wyjątkowy? Co przygotowałeś, powiedz mi, jaki program, jeśli to nie jest tajemnicą? Sama zawartość może jest po części tajemnicą, ale może opowiem o samym przedstawieniu. Spektakl nazywa się Niewiarygodne i jest moją jakby fascynacją różnymi rzeczami, które są związane z pojęciem niewiarygodne, czyli różne niewiarygodne umiejętności, postacie czy historie, które poznałem podczas mojej przygody z tą formą sztuki. Chciałem umieścić w jednym przedstawieniu i pokazać je widzom. No i na finał też jest taki element, który cała widownia jakby tworzy finał przedstawienia. Ja nic nie robię, ale jest naprawdę mocny, więc zapraszam serdecznie, żeby to zobaczyć. Czyli to jest taki interaktywny pokaz. 90% materiału, który jest użyty jakby w samym przedstawieniu, jest interaktywny, więc to przedstawienie nie istnieje beze mnie, jest bezpośrednio związane z widzami, więc oni też współtworzą ten spektakl. To dziś od godziny 17, tak? Od 17 mamy warsztaty dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby się nauczyć iluzji, efektów. Tak jak mówiłem wcześniej, takich typowo klasycznych też będzie wpleciona to historia iluzji, z racji tego, że jestem wielkim miłośnikiem historii iluzji, więc zawsze jakby zahaczam o ten temat, ponieważ uważam, że jest to bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, skąd idziemy, aby wiedzieć dalej, jak podążać tą drogą, czyli znać tą przeszłość tych wielkich mistrzów, którzy byli przed nami, aby wiedzieć, jak dalej prowadzić tą drogę. Zawsze jak oglądam sztuki magików, to chyba nie tylko ja, ale każdy zastanawia się, jak on to zrobił. Czy to jest magia, czy iluzja? Czego jest w tym więcej? A ty się, powiedz mi, nie boisz zdradzać sekretów swojego zawodu? Wydaje mi się, że to jest też kwestia wynikająca z tego, że tak naprawdę to, co widzimy jako widzowie na przedstawieniu, to sekret czy efekt przy dobrym wykonawcy to jest tylko 30% tego, co widzimy. Reszta to jest jego aktorstwo, pomysł na to, jak to zaprezentować, no i pewna wrażliwość artystyczna, którą sprzedaje, prezentując te efekty. Więc efekt jest tylko jakby pretekstem do wywołania pewnej reakcji czy emocji, którą mamy zaplanowaną, a nie jakby głównym elementem. A jakie sztuczki robią na widzach największe wrażenie? To zależy. Tak naprawdę występuję już wiele, wiele lat i czasami te same efekty wywołują zupełnie skrajne emocje u innych, mniejsze lub większe zainteresowanie, więc tak naprawdę dużo zależy od publiczności, to jaką spotykamy na przedstawieniu. Ale od ostatnich 5 lat zajmuję się, tak mówiłem, mentalizmem, czyli tą formą związaną z takimi psychologicznymi aspektami jakby człowieka i zauważam, że jest lepiej odbierana niż takie klasyczne efekty polegające na znikaniu, ponieważ ludzie traktują to wtedy jako coś na pograniczu tego, co jest możliwe, a co nie. Tak naprawdę nie znamy wszystkich możliwości ludzkiego umysłu i jakby regulowanie w takich tematach związanych z psychologią, z sugestią, z hipnozą, z wierzeniami i tak dalej jest bardziej łatwiejsze do identyfikacji z ludźmi. I oni nie traktują tego przez pryzmat, okej, ten facet na pewno mnie oszukuje, bo to musi być jakiś efekt, czy sztuczka, czy cokolwiek, jak oni to by nazwali. Ale czasami w moim przedstawieniu są elementy, gdzie pomimo tego, że otwarcie mówię, że nie wierzę na przykład w czytanie w myślach, czy tego typu rzeczy, to co widzę... Ale robisz to przecież. Tak, tak, ale to co widzę na scenie faktycznie, może kwestionować to, co przed chwilą powiedziałem. Że właśnie. Więc... takie efekty moim zdaniem są najmocniejsze. Czyli to, co robisz, robisz tego z przekonaniem, bo nie rozumiem tego. Nie, nie, nie. Cała zabawa polega na tym, aby stworzyć... Znaczy inaczej, są jakby 3 różne podejścia do tego, co robię.
po pierwsze można twierdzić, że posiada się faktycznie jakieś nadprzyrodzone, nadnaturalne umiejętności, które pozwalają nam czytać w myślach, przepowiadać przyszłość, czy kontaktować się z duchami. Druga forma jakby podejścia to jest taka, że otwarcie mówimy, że to są wszystko techniki, zbiór umiejętności, który tworzy złudzenie tego. Mhm. Ale sam w ogóle opanowanie i dotarcie do takich technik i umiejętne posługiwanie się tym jest bardzo złożone. No i trzecia to takie, że po prostu pozostawiamy to pytanie otwarte i nie dopowiadamy tej odpowiedzi. W pogoni za kulturą. Katowice i okolice. W pogoni za kulturą. Moim gościem w programie W pogoni za kulturą jest, przypomnę, Radek Hoffman, iluzjonista, autor publikacji oraz pionier sztuki mentalizmu w Polsce. Ja ci powiem, że strach się bać normalnie z tobą tak trochę rozmawiać, skoro tak jak mówiliśmy, ty czytasz w myślach. Podobno przewidziałeś wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych. Tak, zgadza się. I wszystko się zgadzało. To prawie się... było na pograniczu minimalnych błędów, ale ostatni wynik Pawła Kukisa był idealnie podany co do setnej procenta, więc no dobra, a możesz mi w takim razie powiedzieć, kto będzie moim gościem w programie za tydzień? Tego nie wiem. Jakby nie zagłębiałem się, to wymaga pewnych przygotowań, żeby dokonać taką przepowiedni. Nie bierze się to znikąd. Mm-hmm. Ale tak jak mówiłem, jest to efekt pewnych prac czy przygotowań do tego, aby stworzyć takie wrażenie, że faktycznie jesteśmy w stanie coś przewidzieć. Te tajemnicze dźwięki, które przed chwilą pewnie było słychać, to nie jest żadna iluzja i magia, to po prostu pika telefon. Okej, podczas dzisiejszego występu w Old Timers Garage obiecujesz, że odpowiesz na pytanie, jak to się robi, tak? Na warsztatach, jak najbardziej. Jest to materiał przygotowany typowo tak, żeby zainteresować nie wiem, adeptów sztuki iluzji albo osoby, które chciałyby poznać nieco o tajemnicy tego fachu, ale jeżeli mówimy, że o przedstawieniu, które będzie od godziny 20, to jest materiał, który naprawdę zajął mi dużo, dużo czasu, żeby go opanować, utworzyć jakby te rutyny, które można tam zobaczyć, więc na pewno chętnie nie będę się dzielił z tą wiedzą. Właśnie, wspomniałeś, dobrze, że to powiedziałeś, adepci sztuki iluzji. Jaką radę masz dla tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w tej dziedzinie? Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby na początku zdobywać jak najwięcej informacji z różnych źródeł, po to, żeby mieć jak największą wiedzę na ten temat. A później, kiedy stajemy się, nie wiem, starszymi wykonawcami, wtedy ustalamy to, kim chcemy być na scenie i jak prezentować to, co potrafimy, tak? Więc to są pewne jakieś tam decyzje, które przychodzą z czasem, ale na początek gromadzenie informacji to jest podstawa i też zaczytywanie się w historii iluzji po to, żeby poznać dawnych wykonawców i jakby zrozumieć, dlaczego ten obraz iluzji, jaki mamy teraz, wygląda tak, jak wygląda i kto doprowadził do tego. A od kogo ty się uczyłeś? Pierwszy kontakt z iluzją to był mój dziadek, który pokazał mi pierwszą sztuczkę z kartami, później programy Davida Copperfielda, no i jakoś tak poszło automatycznie. Szukałem jak najwięcej informacji, książek, różnego rodzaju innych źródeł, które były dostępne w tamtych czasach i tak gromadziłem swoją wiedzę. No i w bardzo młodym wieku, w sumie w wieku 16 lat, miałem swój pierwszy autorski program w najstarszym pubie w Łodzi. No i tam przez pół roku co tydzień występowałem, prezentując moje umiejętności gościem tego pubu i to była naprawdę spora lekcja dla mnie, żeby skoczyć jakby na głębokie wody i od razu skonfrontować to, czego się nauczyłem, z moimi oczekiwaniami tego, jak chciałem wyglądać jako wykonawca, a z faktycznym odbiorem tego, więc bardzo dobra lekcja do tego, żeby stać się iluzjonistą. A zdarzyło ci się kiedyś, że odbiór na przykład był, wiesz, negatywny, czyli tak jak ze złym sketchem z widowni słyszy się buuu, coś takiego? Oczywiście, że tak, bo trzeba najpierw sobie znaleźć miejsce, żeby być złym, żeby później być dobrym, więc to jest podstawa tego, żeby mieć miejsce i czas i przestrzeń do tego, żeby popełniać błędy, ale kiedy już dojdziemy do pewnego etapu, no to błędy będą coraz mniejsze i mniejsze, aż w końcu dojdziemy do pewnego etapu, gdzie nie możemy sobie na to pozwolić. Mhm. Niewiarygodne. To pierwsze w Polsce przedstawienie mentalistyczne, którego twórcą jest właśnie mój gość, Radek Hoffman. Tematem przewodnim spektaklu, który dziś będziecie mogli zobaczyć w klubie Old Timers Garage od godziny 20, jest fascynacja autora wszystkim tym, co niewiarygodne. Tak to reklamujesz, tak o sobie mówisz. A moi drodzy, jeśli chcecie, tak jak Radek, czytać w myślach, przepowiadać przyszłość i manipulować decyzjami innych, to może być bardzo przydatna cecha w życiu, to koniecznie musicie sięgnąć po książkę Radka, Sekrety Mentalisty. Tak? Dokładnie. To pierwsza tego typu publikacja, która w naszym kraju, która traktuje o mentalizmie. Dlaczego do tej pory takich książek nie było? Nie wiem, sam sobie zadaję to pytanie. Zastanawiam się.
5 lat temu, kiedy zacząłem się interesować tym tematem jakoś tak bardziej profesjonalnie, stwierdziłem, że nie ma takiej publikacji w Polsce. I to było straszną informacją dla mnie, ponieważ byłem żadnej wiedzy, jakiejś informacji, a nie mogłem nic znaleźć, więc no to spowodowało we mnie jakiś taki zapalnik do tego, żeby nagromadzić jak najwięcej wiedzy tylko potrafię, doświadczenia w tym, co będę robił właśnie z tym tematem i opisać to i dać komuś tą szansę, której ja nie miałem, kiedy zaczynałem. A ty nie boisz się czytać w myślach innych, że dowiesz się tego, czego nie chciałbyś wiedzieć? Tak naprawdę ludzie dużo mówią o sobie albo o tym, co myślą nieświadomie poprzez mowę ciała, czy gestykulację, czy nawet sam nastrój, więc wiele rzeczy, jeżeli wyczulimy naszą intuicję, czy dobra, postrzeganie. Okej, okay. Aż się boję zapytać na przykład, o czym ja teraz myślę, bo jeszcze się dowiem czegoś, czego bym nie chciała na przykład się dowiedzieć. Że to nie będziemy ujawniać. Nie ujawniajmy. Dobrze. Kropka. Radek Hoffman, iluzjonista, tak jak powiedzieliśmy, autor publikacji Pionier sztuki mentalizmu w Polsce. Dziś w klubie Oldtimers Garage zapraszamy serdecznie, a ja dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję również. W pogoni za kulturą.